Cześć! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj gramy w WRC 6. Jest to pierwszy odcinek z tej serii. Myślę, że Wam przypadnie do gustu i bez zbędnego przedłużania zaczniemy grę jednoosobową, ponieważ ta gra posiada dwa tryby. Gra wieloosobowa i gra jednoosobowa. Więc zacznijmy grę jednoosobową. Wybierzemy sobie szybką grę i jakiś rajd, jakikolwiek, bez, żeby się nie kompromitować, bez zakrętów. Jakiś taki prosty, może ten, który ma 3 km, 6 km, to zależy, wszystko zależy od naszego odcinka, jaki sobie rad wybieram. Może niech ten weźmiemy sobie, tak. Albo ten to nie, na pewno. 4. O, ten by mógł być. O. Tu jest mało zakrętów dosyć, ale jest czyste niebo. Burza pieskowa, oby nie, czyste niebo. I południe. Dobrze, zacznijmy sobie grę. Może nie ten samochód. O, niech będzie ten, który się wyświetla nam w tle, czyli WRC-owy samochód Ford Fiesta R5. Chyba dobrze to powiedziałam. Mamy tutaj ludzi z Ameryki, przepraszam. Tak. Mhm. No i po prostu zacznijmy to. Jakie wyzwanie stawia rajd Meksyku? Jazda po gorącym szutrze, chyba dobrze powiedziałam, to pierwszy z 6 rajdów na tego rodzaju nawierzchni. I mamy tam taki piękny obrazek w lewym górnym rogu. 13, coś tam, goto, coś tam, reale. Dobra. Więc sobie zaczynamy nasz rajd. Tutaj mamy jakiś samochód, taki sobie jedzie przed nami, ale zakurzył tutaj pana. A my tu podjeżdżamy Fordem Fiesta, więc R5 oczywiście jeszcze. Więc sobie zaczniemy nasz rajd z trzeciej osoby, myślę. I to jest manualna skrzynia biegów, więc mam trochę utrudnienie, bo na automatyku jest trochę prościej, więc nie wiem, czy mi to przypadnie do gustu. I czy wam przypadnie do gustu, ponieważ się ciągle wywalam na manualnej skrzyni biegów, bo jest troszeczkę trudniej. Najlepiej mi się jeździ prosto na trójce. Od razu trójkę sobie kliknę, to jest najlepiej. Wtedy jakoś wolniej jeżdżę i tak mnie nie zarzuca. No widzicie, jak to mnie trochę zarzuca? Jak się jedzie na piątce? To trzeba wiem, że teraz jedzie z drugim, bo to się zmienia biegi. To znaczy się jedzie i z prędkością się zmienia biegi. Ale to tylko gra, co nie? Dobrze. Ten rajd jest taki dosyć krótki. Nie jest zbyt długi i jest w miarę prosty. No dobra, przywaliłem w płot. Dobrze. Ojo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 j
Wywalę się tutaj. Sorki. Nie, nie wsteczne. To dodatkowy 8. Strasznie. Dobrze. Więc sobie tutaj tak leciutko weźmiemy i przyspieszymy na tej wodzie pięknej. Umieliśmy sobie samochód. To znowu wolno na płot. Spoko, spoko. Popsułem szybę, żeby nikt nie jeździł tym samochodem w prawdziwym życiu. Jezu. Strasznie. Strasznie dużo zakrętów tu jest, tak mi się wydaje. Ale w WRC6 jest więcej takich rzeczy. Miałem jakieś 7 i 8, bo jeszcze nie grałem w tej części. Ale tu jest strasznie. Dobrze. Ogólnie mam do was pytanie w komentarzach, napiszcie. Czy chcecie, żeby na tym kanale pojawiła się gra zwana Uncharted 1? Tak. Bo mam taką gierkę. Mam ogólnie kolekcję Nathana. Mam pierwszą, drugą i trzecią część Uncharted. Więc jak chcecie, to napiszcie w komentarzach, to mogę coś skonstruować. Więc mam takie do was pytanie. A teraz jedziemy sobie rajd. Mamy już połówkę rajdu ze sobą. Dobra, weźmiemy sobie na dwójkę. Bo nie mam tu ładną... Ładną grafikę, mam powiedzieć. Znaczy, nie jest jakaś super grafika, ale ładnie światła tu idą, ładnie kurz tu jest ogólnie położony. Grałem w lepsze gry niż WRC6, ale ta gra też jest tak w miarę.
nie jest najgorszą grą, jaką grałem, wyścigową grą. Dobra, wolałem walnąć ten płot, niż spaść na dół. Znowu, serio. Dobra, od razu, jedynka, pam, dwójka, pam, trójka, w tym zakręcie tak zajedziemy. Jezu, strasznie kompromituje się. Nie umiem jeździć samochodem, prawda, nie umiem. Bo dzieci nie jeżdżą samochodami, to prawda jest. Dobra, strasznie długo gadam, ale to chyba o to chodzi. Ojejku, wypadnę. I wypadłem, strasznie, dobrze. Mam rozwalony samochód na szacy. Kto chce rozwalić samochód? Piszcie na mój adres. Tak? Dobra. O nie! Znowu! A tu wyjechaliśmy. Dobrze. Jedyneczka i tu dwójeczka pójdzie. Tak, tu trójeczka już. No i gówno. No, popsułem wszystko. Dobra, a miało być tak pięknie. Ogólnie się w ogóle nie kieruję wskazówkami tego gościa, co jest i gada obok nas na drugim siedzeniu. Ten, co jest po prawej, mojej prawej. Trochę też nie. Ale ja nie słucham, co on gada i sobie jeżdżę jak połamaniec. Tak. Zobaczcie, się kurzy z nami. Później chcę ten podgląd obejrzeć, jak to wyglądało. To jest straszna jazda, nikt tak nie jeździ źle jak ja. 14 sekund dodatkowego czasu, a już mam 4 minuty. Dobra, znowu źle. Trzeba dodać gazu, dodać. Nie wyjadę. Szlak. Dobra, rozpocznij ponownie, nie opuść. A jak ja tu mam się rozpałnić? Ej. Ej, nie, stąd nie wyjadę. Ej, ale jak ja mam to? No co ja teraz zrobię? A, wsteczny, no tak. Wsteczny. Dobry koleś. Jest, a to się strasznie jest, źle mi. Dobra, wyrzuciło mnie. Miałem teraz 22 sekundy do tego czasu, ale to przez to, że tam wyrzuciłem się. Wywróciłem się, tak? I nie mogłem sam tu wyjechać, dlatego. Przede wszystkim. Jest teraz w upokanym stanie, oddamy samochód i będziemy ostatni tutaj na liście. I po prostu to będzie koniec tego odcinka, który był bardzo trudny i jest strasznie. Dobra, koniec, tak? Idziemy do tego pana z kamerą, już nas kręci, widzi naszą kompromitację. I w ogóle to nie mieliśmy asfaltu. To było tylko 100%... o nie, 100%... czego? Czego? Oczywiście, że piasku. Jednak nie będę oglądał tego podglądu. Odległość 10 oraz 20 metrów określą są... dobra, nieważne. I ogólnie czas nagrywki dobiegł końca. Jeśli gra wam się spodobała, a chyba się spodobała, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, piszcie w komentarzach, jak podobał wam się ten odcinek. No i pa!